Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne panny. Zapraszam Państwa na miłosny horoskop z kart Tarota na miesiąc maj, tak, bieżącego roku. Pierwsza część filmu będzie dla wszystkich osób, które są już w jakiejś relacji małżeńskiej bądź partnerskiej. Druga część filmu będzie dla osób samotnych, tak zwanych singli. Zobaczymy, czy w maju jest szansa poznać kogoś wartościowego i się zakochać. Przypomnę, że jest to czytanie ogólne. Jeżeli z Państwem nie będzie rezonować, zachęcam do odsłuchania filmów ze swoim znakiem ascendentalnym, księżycowym bądź Wenus. Być może tam będą jakieś dodatkowe informacje, które po prostu bardziej będą pasowały do Waszej osobistej sytuacji. A jak już wiecie, karty mam potasowane. Teraz je tylko przełożę i już patrzymy, co u naszych panienek w maju przyniesie . Dobrze. Co myślicie na temat swojego partnera? Ok. Co wasz partner myśli o was? Troszeczkę inaczej zrobimy, bez odkrywania od razu kart, żeby nie sugerować niczego. Co czujecie do swojego partnera? Co wasz partner czuje do was? Jakie są zamiary was wobec partnera? Jakie są zamiary waszego partnera w stosunku do was? Jak traktujecie swojego partnera? Jak wasz partner traktuje was? Co lub kto was łączy bądź dzieli? Czy to jakaś sytuacja, czy jakaś osoba? I teraz tak, najbliższe dni w tej relacji, połowa miesiąca, i koniec miesiąca. Do czytania mamy kartę dziewiątki denarów. Już jak zwykle muszę poprzesuwać, żebyście wszystko ładnie widzieli. O. Widać, widać, ładnie widać. I kochani, jeszcze tylko taka mała wskazóweczka. Ogólnie karty rozkładam tak, że tutaj po tej stronie jest wasza energia, po tej stronie energia waszego partnera, ale ponieważ jest to czytanie ogólne, energie mogą się mieszać, zamieniać miejscami, więc jeżeli ta strona bardziej rezonuje z waszą osobą, to po prostu sobie wszystko odwróćcie na zasadzie odbicia lustrzanego, czyli wy będziecie tutaj, tutaj będzie wasz partner, tak? Tu będą wasze traktowanie, tutaj partnera i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, przechodzimy do czytania. Co myślicie na temat swojego partnera? 10 denarów. Bardzo ładna karta, mówiąca o tym, że chcecie z nim zamieszkać, chcecie z nim tworzyć rodzinę, chcecie zawiązać z nim taką nową gałąź rodową, tak? Tego waszego drzewa genealogicznego. Chcecie budować dom, rodzinę, wspólne dobra materialne, wspólne zamieszkanie, zarządzanie majątkiem, kupno mieszkania, wprowadzka być może jednego do drugiego, tak? Ogólnie marzycie o tym, żeby założyć ze swoim partnerem rodzinę, już taką na dobre i na złe, sfinalizowaną, gdzie oboje będziecie na równych prawach mogli korzystać dorobku waszego życia wspólnego, tak? tutaj bardzo ładnie. Teraz co myśli na Wasz temat Wasz partner? No też fajna karta. Mamy kartę 3 kielichów, czyli na pewno jest uczucie, lubi Wasze towarzystwo, dobrze się czuje, jest zrelaksowany, swobodny, potraficie go w jakiś sposób, bądź ją, tak? Bo to jest też czytanie dla pań, jak i dla panów. Więc będę mówiła on w sensie partner, tak? Dobrze się czuje w Waszym towarzystwie, potraficie go rozbawić, rozweselić, jest swobodny, nie jest spięty, o wszystkim może Wam powiedzieć, miło spędzacie po prostu czas w swoim towarzystwie, on się świetnie z Wami bawi, bardzo pozytywnie Was odbiera, co dla niektórych panien może to być, zobaczymy co dalej wyjdzie w kartach, ale może być to taka myśl, że może myśli o Was jako o osobie trzeciej w związku, ale to mówię, tylko takie jednostki, taka mi myśl teraz przez głowę przeszła, raczej ogólnie zabawa, świętowanie, może myśli o dziecku, tak, bo widzimy tutaj narodziny, tak, taka czuszka czy gąsiorek, tutaj wykluło się z tego jajeczka i wszyscy tutaj opijają to, tak, więc na pewno dobra zabawa, świetne samopoczucie, pozytywne emocje, jak najbardziej jest to jakieś uczucie i naprawdę w oczach partnera jesteście osobą dla nich cenną, wartościową i taką naturalną, tak? Powodującą, że on się nie musi udawać niczego przed Wami, nie musi zakładać jakiejś maski, czegoś udowadniać, po prostu dobrze się czuje w Waszym towarzystwie, tak? No to super, na razie fajnie, bardzo się cieszę. Byczki też miały niezłe czytanie, tam trochę było takich no, zawirowań, ale to już tylko na końcówkę. Zobaczymy dalej co u Was. No to dobrze, co czujecie do swojego partnera, kochane panienki? No i pięknie, zobaczcie, tak tasowałam te karty, a prawie to samo wychodzi co u byków, tylko że w odwrotnej, że tak powiem, kolejności. No, karta gwiazdy w sercu, czyli spełnienie swoich nadziei, spełnienie marzeń. Czujecie coś wspaniałego do partnera, uważacie, że on jest po prostu tym jedynym, tym wymarzonym, ofiarowanym od losu, przeznaczeniem, spełnieniem, największym szczęściem i skarbem, jaki tylko mogliście od losu otrzymać. Więc jest tutaj ta miłość, jest szczęście, są dobre widoki na przyszłość, jest taka nadzieja na to, że ta spełniona miłość, taka właśnie od gwiazd, od przeznaczenia, po prostu wyczekana, wytęskniona, wymarzona, jest teraz z Wami, tak? Więc karta gwiazdy, spełnienie marzenia, czyli jest to po prostu wymarzony partner, tak? Jest to uczucie, spełniliście się emocjonalnie, zobaczcie ile tej wody tutaj, ta kobieta stoi w wodzie, tak? Po pas i jeszcze ta woda jej tak przez ręce przecieka przez całe ciało, tak jak ona by się kąpała w tych uczuciach, czyli jest to spełnienie emocjonalne, ta stabilizacja emocjonalna. Jest to szczęście, na które długo czekaliście, takie wymarzone, podarowane, tak? Więc no pięknie, moje panienki, naprawdę jesteście szczęśliwi, bynajmniej tutaj z Waszej strony, no bardzo ładne karty. Teraz zobaczymy, co u partnera w serduszku, a u partnera 8 mieczy. Partner albo się leczy po jakimś nieudanym związku, albo troszeczkę się od Was izoluje, troszeczkę boi się otworzyć, serduszko zamknął jakby w takiej klatce. Ja myślę, że tutaj jest przeżywanie jakichś złych doświadczeń z przeszłości i on po prostu musi się całkowicie uzdrowić, być może uzdrowić po jakichś krzywdach, ale pamiętajcie, że to siedzi tylko w jego głowie. I po prostu on musi się odblokować, tak? Bo na razie on nie wie, co ma robić, tak? Jakby był troszeczkę spanikowany, bał się tego uczucia, bał się otworzyć i no zobaczcie, ta dziewczynka tutaj jest chora, leży w łóżku, tak? Matka się nią opiekuje, więc być może on tutaj czeka, aż no, wyjdziecie z taką inicjatywą, żeby właśnie zatroszczyć się o niego, tak? Pomóc mu, żeby to serce zaczęło bić, żeby nie bał się wyjść z tej swojej skorupki i potrafić okazać uczucia, tak? Więc pomóżcie mu w tym, wesprzyjcie go, uleczcie, dajcie mu takie ciepło, opiekę, żeby on się poczuł naprawdę wspaniale, że to jest to, żeby nie bał się otworzyć swego serca po raz drugi być może, bo mnie się tutaj wydaje, że było jakieś zranienie. No dobrze. Jakie są Wasze zamiary w stosunku do partnera? Ciężka karta, bo karta 5 denarów, czyli tak jakbyście chcieli zostać na razie w samotności. To są takie niekomfortowe warunki. To jest karta biedy, karta choroby, ale też karta udzielania pomocy, więc Wy bardzo chcecie mu pomóc. Widzicie, jaki on jest tutaj bidulek, siedzi pod tym muchomorkiem, deszcz pada, pioruny walą, czyli on się boi, jest przestraszony tej całej sytuacji dookoła niego, być może przeżył jakieś traumy, to co powiedziałam, on ma zamknięte serce na uczucia, czyli jest w jakiejś potrzebie i Wy, moje kochane panny, wyciągacie tą rękę, tak? Pomagacie, wspieracie i Wy będziecie chciały po prostu pomóc mu w tej jego niekomfortowej sytuacji, jakoś go po prostu wesprzeć, jakoś go podnieść na duchu, uleczyć i pokazać, że naprawdę wszystko jest ok, tak? Że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło i że może w każdej chwili na nowo zaufać i pójść nową ścieżką, tak? Więc tutaj te 5 denarów, no, Wy widzicie, że on jest po prostu sam z tym swoim cierpieniem i chcecie temu swojemu partnerowi w jakiś sposób pomóc, bo to ta karta jest zwrócona właśnie w kierunku partnera, czyli widzicie to, że on jest chory, tak? Że on jest chory, że on potrzebuje uleczenia, potrzebuje wsparcia, no, żeby ktoś się po prostu nim zaopiekował, żeby ktoś się o niego zatroszczył, jak ta mama tutaj o to dziecko, tak? Potrzebuje takiego przewodnika, takiej bratniej duszy, takiego przyjaciela, opiekuna, żeby dojść do siebie, być może po jakichś tutaj niemiłych, fajnych zdarzeniach. I teraz tak, zamiary Waszego partnera. No i teraz tutaj się robią troszeczkę schody, ponieważ 7 mieczy jest to karta znowuż mówiąca o zdradzie, więc tutaj, kochane moje, może być tak, że niektóre panny albo tutaj się zdecydują na pomoc swojemu partnerowi, ale mogą też się zdecydować na rozstanie, spowodują, że ten partner zostanie sam, dlatego że na przykład się dowiedzą, że partner Was zdradza, tak? Znowu mamy 3 osoby na karcie, karta 7 mieczy, karta zdrady, karta manipulacji, oszustwa, zatajania czegoś, ukrywania, robienia czegoś, żeby nikt nas nie złapał na gorącym uczynku, tak? Czyli skrycie coś robi. I Wasz partner ma w stosunku do Was jakieś skryte zamiary. I teraz tak, dla jednych panien będzie to oznaczać, że Wasz partner jest obecnie w związku, na przykład małżeńskim, a Wy jesteście jako kochanek, kochanka, tak? I dlatego on się z Wami świetnie bawi. Jest tutaj ten trójkąt w myślach i on po prostu już planuje, żeby Was wciągnąć w ten trójkąt, żebyście były drugą osobą w jego życiu, tak? Może być też taka sytuacja, że to Wy jesteście już w związku małżeńskim, a Wasz partner myśli o trzeciej osobie, czyli Was zdradza, dobrze się z kimś bawi i po prostu nie mówi Wam o tym, tak? Ukrywa drugą rodzinę, ukrywa drugą osobę, ukrywa kochankę bądź kochanka, ukrywa jakieś swoje drugie życie, tak? I robi to w taki sposób sprytny, żeby po prostu nikt go nie złapał na gorącym uczynku, nikt go nie nakrył, tak? To mogą być jakieś nocne schadzki, jakieś utajnione wyjazdy. No on skrzętnie ukrywa tutaj to zainteresowanie tą trzecią osobą, więc no, zaczyna się tutaj robić, kurczę, troszeczkę niefajnie. No ale dobrze, lecimy dalej. Jak traktujecie swojego partnera, kochane panienki? I mamy tutaj kartę Królowej Buław. Królowa Buław mówi o tym, że niezwykły jest pociąg między Wami, atrakcyjność taka seksualna, namiętność, erotyzm, ale to jest tylko romans i Wy nie chcecie się tutaj angażować za bardzo w dalszą historię. Być może chodzi tutaj o to, że Wasz partner nie pozamykał jakiegoś rozdziału w swoim życiu, gra jeszcze na 2 fronty, nie umie się określić, a Wam jest na razie wygodnie tak, jak jest. Mamy tutaj Królową Buław, czyli kobietę taką dynamiczną, aktywną, sprytną, pewną siebie, wiedzącą, czego chce, tak? Ale to jest tylko romans, nic więcej. Interesuje mnie tylko pożycie z Tobą, tak? A nie życie. Interesujesz mnie jako osoba fizyczna, jako osoba, którą się dobrze bawię i on też się z Wami dobrze bawi, tak? Dobrze się pospotykać, razem wyjść, poflirtować, poromansować, ale na razie nic więcej. No, więc tutaj ciekawa historia się dzieje, moi kochani. Teraz jak Was traktuje Wasz partner? No i mamy tutaj znowuż, kurczę, no ja nie wiem naprawdę, czego Wy chcecie, bo partner Was traktuje jak rodzinę. Być może razem mieszkacie, być może tworzycie razem małżeński związek albo partnerski, tworzycie razem dom, bo 4 buławy to jest coś stabilnego, to jest karta małżeństwa, ale niekoniecznie, może być to karta po prostu mówiąca o tym, że już tworzycie rodzinę, na przykład mieszkacie razem, tak? I dlatego być może Wy o tym cały czas myślicie, tylko bardziej z aspektem, naciskiem na materializm. Być może Wam opłaca się być z partnerem, bo na przykład mieszkacie u niego w mieszkaniu, tak, korzystacie z jego dóbr materialnych, tak? Tym bardziej, że w tle czytania mamy pieniądze, czyli Wam tak jakby było dobrze jak jest, bo jest to zabezpieczenie finansowe, tak? 4 buławy mówią właśnie o domu, o dzieciach, o pełnej rodzinie, tak? Czyli ewidentnie Wasz partner traktuje Was jak rodzinę, no taką naprawdę no, poważną, stałą, jest to coś trwałego, poważnego, nie jakieś tam fiubiciu, tylko no poważnie do tego podchodzi tutaj z jego strony, ale dlaczego was oszukuje, was kłamie, coś przed Wami ukrywa, zataja, robi coś na 2 fronty, robi być może... coś sprytnie tutaj ukrywa przed Wami, on coś tutaj... Jest jakaś taka nieszczerość, jest jakaś kombinacja tutaj. Być może jakieś unikanie odpowiedzialności, też tak może być. Też tak może być, dobrze. Co lub kto Was łączy bądź dzieli? No i mamy tutaj 3 denary. Czyli kochani, albo chodzi tutaj o małżeństwo, czyli po prostu kontrakt, tak? Macie umowę, macie, jesteście zalegalizowanym związkiem, tak? Czyli łączą Was sprawy materialne, łączą Was sprawy majątkowe. I być może o to tutaj chodzi, albo jest jakaś osoba trzecia. Zobaczcie, pojawiła się kolejna 3, tak? Czyli jest nacisk na romans, jest nacisk tutaj na osobę, jakąś być może piękną kobietę, tak? No to te ilustracje no nie bez powodu tutaj mówią do nas, czyli jest pokazane skupienie się Waszego partnera bądź Was na jakiejś trzeciej osobie, tak? Takie zachwycanie się tą osobą. Albo tak jak mówię, dla innych panien po prostu jest to, że łączy Was umowa, tak, małżeńska i po prostu jesteście ze sobą, jesteście już małżeństwem, tak? I coś tutaj nie gra, no bo niby jest to uczucie, tu jest z jego strony jakaś blokada, tak? Jakaś taka, nie chce odkrywać jeszcze całej swojej osobowości i coś ukrywa, coś zataja. No zobaczymy, co dalej wyjdzie. Mnie się wydaje, że tutaj ktoś jest trzeci, jest jakaś osoba, która ma nie wyjść na światło dzienne. Ona ma być w ukryciu i ona ma być po prostu rozrywką jednego z Was, tak? Dobrze, najbliższe dni, kochani, w maju pojawia nam się rycerz denarów. Pojawia nam się rycerz denarów, mężczyzna z trygonu ziemi, byk, panna bądź koziorożec. Ktoś, kto przywiezie Wam jakiś ładny, piękny, drogi prezent, upominek, być może Was odwiedzi po prostu i zabierze gdzieś w jakieś fajne, ciekawe miejsce. Być może jest to Wasz partner, być może jest to nowa osoba, która pojawia się na horyzoncie, być może jesteście to Wy, oczekujący na jakieś właśnie albo finanse, albo pieniądze, albo jakieś wynagrodzenie. No zaraz zobaczymy, co tu dalej karty mówią, ale pojawia się to. Bardziej mi to wygląda na mężczyznę 30-35 lat, tak jak powiedziałam, powtórzę się z trygonu ziemi, który wraca z przeszłości, tak? Też tak może być, co dla niektórych. I teraz tak, połowa miesiąca, a z denarów, czyli jakieś sprawy majątkowe, być może mieszkanie, być może czekaliście tutaj na jakieś finanse, coś związane z materią i to przychodzi, być może jakaś praca, umowa o pracę, jakieś finanse, więc coś tutaj, coś co czekaliście, co miało jakąś zwłokę i odnosiło się do pieniędzy, odnosiło się do pracy, pomału do Was idzie i Wy się tego w połowie miesiąca doczekacie. No i kończycie romansem jakąś tam taką karta diabła. Diabeł przy asie denarów ogólnie mówi o bardzo dużych pieniądzach, o jakiejś naprawdę pokaźnej sumce. Są to pieniądze albo z jakiejś potężnej inwestycji, albo sprzedaży nieruchomości z bardzo dużym zyskiem. No, diabeł to karta silnie materialna. Przy asie denarów to naprawdę, mówię, olbrzymie jakieś pieniądze i wy czekaliście na to. Być może chodzi tutaj o jakąś nową pracę, być może chodzi, tak jak mówię, sprzedanie jakiejś ziemi, jakiegoś gruntu, domu, nieruchomości i wy tylko czekacie na to, żeby na przykład, no nie wiem, sfinalizować tutaj jakoś, bo ogólnie macie piękne czytanie, tylko psuje mi tutaj to czytanie, ta karta piątki denarów i siódemki mieczy. No tak jakby tu nieszczere zamiary waszego partnera w stosunku do was, a wy jakbyście chcieli go ograbić z pieniędzy, no, i doprowadzić do ubóstwa, biedy, tak? No tak tutaj teraz to wygląda i wy czekacie na jakieś pieniądze. No w głowie też macie tą dziesiątkę denarów. Być może to jest spadek, być może to jest jakiś zapis, być może podział majątku. O coś tutaj chodzi odnośnie pieniędzy i to nie małych pieniędzy, naprawdę, bo karta diabła to jest też karta takiego szalonego romansu, już takiej erotyki i naprawdę grzechu, że tak powiem, no grzeszycie w tej sypialni, wariactwo, miłość bez opamiętania, ale raczej mi tutaj wygląda na to, że wy pod koniec miesiąca, tym bardziej, że to jest karta też koziorożcowa, być może to jakiś koziorożec, bo dwa razy się od jakiegoś koziorożca czekacie pieniądze, pojawia mi się tutaj dwa razy, z naciskiem ogromnym na materię. Zaraz sobie jeszcze troszeczkę powyjaśniamy te karty, dlaczego mówię, że na materię, ponieważ w tle czytania macie też dziewiątkę denarów. Pod spodem jest karta słońca. No dziewiątka denarów mówi o ogromnych pieniądzach, szansie na zarobienie dużych pieniędzy i to też jest ziemia, to też jest jakaś nieruchomość, dom, mieszkanie, tak? Czyli dobra praca, po prostu pomnożenie naszego statusu posiadania, tak? Czyli te pieniądze, czekacie na jakieś ogromne pieniądze i te pieniądze przyjdą. Te pieniądze przyjdą, tylko dlaczego to jest tak powiązane właśnie strasznie na materializm nacisk jest. Zaraz zobaczymy, co to karty nam dopowiedzą i może nam się tutaj rozjaśni. Najpierw proszę o wyjaśnienie tej karty ósemki mieczy. Dlaczego on ma w sercu ósemkę mieczy? Ósemka mieczy. Bojec 7 denarów. On na coś czeka. Czeka na wyjaśnienie się jakiejś sytuacji. On czeka na dojrzałość jakąś. On czeka na to, żeby się upewnić, czy coś z tego będzie, tak? Jest cierpliwy, jest uparty. Uważa, że zrobił, co miał zrobić, tak? A czy to po prostu zadziała, czy to poskutkuje i czy z tego drzewa będą dojrzałe i smaczne owoce, no to zobaczymy. On musi jeszcze troszeczkę poczekać. On na coś tutaj wytrwale oczekuje i być może coś, jest jakaś zwłoka, tak, ale jest to taka cierpliwa, że tak powiem, mobilizacja jego, żeby po prostu zobaczyć, co dalej się z tego wykluje. I teraz tak, siódemka mieczy. Co on przed wami ukrywa, zataja? No i mamy 5 denarów. Czy on wam nie chce powiedzieć, że tutaj, no nie chcę źle się określić, ale że jest gołodupcem, że nic nie ma, że być może ma jakieś długi, być może zapędził się tutaj w jakieś problemy, być może czeka też na jakieś pieniądze, bo w tej chwili, no nie wiem, być może chciałby tutaj z wami coś ugrać, ale problemem są właśnie te pieniądze. Być może wy chcielibyście się nawet pobrać tutaj, tak? Założyć ten związek, połączyć się tą umową, ale właśnie problem jest, że nie macie pieniędzy, tak? Albo on nie ma pieniędzy i tutaj właśnie może wy wyjdziecie z tą inicjatywą, żeby mu pomóc w tej materii. No tak tutaj to widzę. On ukrywa ewidentnie przed wami swoje problemy finansowe. Może ukrywa komornika, nie chcę wam powiedzieć, że ma komornika, tak? Albo, że musi płacić alimenty. Tak nawiązuje tutaj, jeżeli wy jesteście w sytuacji tutaj kochanki, kochane panny, weszłyście w związek z mężczyzną, bądź kobietą, tak? Jeżeli tutaj panowie słuchają, a wiem, że słuchają, pozdrawiam panów. Być może on ukrywa jakieś alimenty, jakieś zobowiązania, jakieś długi, coś, co go wiąże z tą trzecią osobą, tak? też może być taka sytuacja. No ewidentnie on tutaj tak się stara ukryć przed Wami coś, tak kombinuje, tak, no karta złodzieja i karta, tylko to też nie jest dokładnie karta złodzieja. Dla mnie to jest unikanie zobowiązań, tak? Być może on nie płaci czegoś, nie spłaca i wprowadza się w stan właśnie tej biedy, tego zubożenia, tej potrzeby finansowej, tak? No, tak by tu wyglądało, no pokrywa się ta 5 denarów, ale on nie zgubi, słuchajcie, no przepraszam, że tak powiem, bo Wy o tym doskonale wiecie. Wy o tym doskonale wiecie. Teraz pytanie, czy Wy chcecie mu pomóc, czy Wy chcecie go doprowadzić jeszcze do większej ruiny? Zaraz się okaże. Matko, naprawdę tyle historii można tutaj zbudować. 9 kielichów. Wy chcecie mu pomóc. Wy chcecie mu pomóc. Czyli z Waszej strony jest pozytywna energia jak najbardziej. Chcecie mu pomóc wyjść z dołka finansowego. A on się przed tym jakoś boi, zamyka, być może jakaś jego duma, jego honor nie pozwala mu, tak? I nagle te pieniądze przychodzą i ogromne pieniądze i jest po prostu no, wielka namiętność, satysfakcja, ale też uzależnienie finansowe, kochane panny, takie uwikłanie. Ja tak sobie tutaj myślę, że jak Wy na przykład macie pieniądze, tak, i chcecie mu tam spłacić jakieś zobowiązanie lub czekacie na jakieś pieniądze, no ewidentnie jest to nacisk taki na materię, być może chodzi o mieszkanie, jakieś sprawy majątkowe, no, jakieś spadki, zapisy, no coś tutaj chodzi z pieniędzmi, nawet nie o pracę, tylko chodzi o majątek, tak, chodzi o coś, co się dorabiamy przez całe życie. O Jezu, wątek straciłam, przepraszam Was, o co ja tutaj mówię? Aha, no i że właśnie tutaj przez to, że Wy mu pomożecie, tak, wyciągniecie do niego tą dłoń, pozytywnie tutaj poprawicie to jego samopoczucie, tak, bo 9 kielichowa mówi o tym, że poprawicie jego samopoczucie, tak, że on będzie szczęśliwy w Waszym towarzystwie i będzie się czuł szczęśliwie w swoim towarzystwie. Nie będzie miał tutaj już jakichś wyrzutów sumienia, ale będzie zależny od Was finansowo. Widzę to, to już jest po prostu, będzie wielka miłość, ale będzie zależny od Was finansowo. Tak, Wy tutaj, że tak powiem, no pałeczkę będziecie trzymać w dłoni, jak u magika. Zaraz zobaczymy najpierw tego rycerza denarów. Kto to jest? Czy to jest Wasza energia, czy ktoś się tu pojawi? No i znowu 8 mieczy. 8 mieczy, czyli jakaś blokada, jakaś niemożność zobaczenia rozwiązania, tak? Albo Wy nie chcecie widzieć tego rozwiązania, być może się trzeba zwrócić do kogoś o pomoc. Jakaś klatka, jakaś blokada finansowa być może, tak? No i znowu się pojawia diabeł, tak? Kurczę, no jakieś zniewolenie od pieniędzy, tak? Uzależnienie, ponieważ 8 mieczy mówi o tym, że Wy stoicie w miejscu, zasłonięte oczy, związane ręce i jesteście w bezruchu. Nie możecie nic zrobić. Patowa sytuacja. Nie widzicie rozwiązania, nie wiecie, głupiejecie, Wasze zmysły szaleją, bo tak, nie umiecie ocenić sytuacji, nie umiecie spojrzeć na nią po prostu jakoś racjonalnie, nie umiecie się ruszyć, zrobić jakichś kroków, wyciągnąć tej ręki o pomoc, bo macie ją związaną, tak? No jesteście unieruchomieni, zobaczcie. Związane ręce, zawiązane oczy. Jeszcze klęczycie tutaj, w niektórych taliach ta kobieta stoi, ale ona tutaj klęczy w tej klatce i nie ma możliwości ruchu. Przez to, że jakieś pieniądze tutaj idą bardzo powoli, jest jakaś zwłoka, jest jakieś opóźnienie, to się wszystko w takim ślimaczym tempie tutaj rusza. No i ten diabeł, wydaje mi się, że to jest ktoś spod znaku koziorożca, naprawdę wyszedł 2 razy diabeł, wyszedł rycerz denarów, dużo mamy kart denarowych, albo Wasza energia, albo jakiegoś koziorożca, ktoś tutaj, czekacie na jakieś pieniądze od kogoś, tak, i jest jakaś zwłoka, jest jakaś manipulacja, uzależnienie finansowe od kogoś, tak, być może coś nielegalnego, no ten diabeł to kusi, czasami mąci, ale to jest też karta silnego materializmu, tak. 2 razy diabeł, czyli naprawdę przy asie denarów i przy rycerzu, no to jest albo ogromny majątek, albo mówię jakieś naprawdę duże finanse tutaj. No i Wy na to czekacie i będziecie szczęśliwi, Wy osiągniecie to, tak? Tylko jest jakieś po prostu, a on tutaj jest w jakichś długach, tak? I jemu trzeba tu pomóc, pospłacać, jeżeli w ogóle chcecie być z tą osobą. No dobrze, moje kochane panny, ale fajne czytanie, no takie kurczę, No musicie dopasować to już do siebie. Pamiętajcie, weźcie tylko te karty, które rezonują, resztę odrzućcie, ale dosłuchajcie sobie jeszcze filmik ze swoim znakiem ascendentalnym, księżycowym bądź Wenus. To już sobie obliczycie tam na stronie, ja w linku podałam, w opisie strony, gdzie można obliczyć ten swój znak dodatkowy i wtedy wybierzcie ten adekwatny do niego tutaj znak zodiaku słoneczny i odsłuchajcie sobie filmik. I wtedy być może w jakąś jedną taką całość Wam się to połączy, jeżeli macie tutaj jakieś no, niejasności. Teraz zobaczymy sobie jeszcze, co radzą anioły w tej sytuacji. Siódma karta od góry. Siódma karta od góry. Co radzą anioły? Panna. Na miesiąc maj. Panna. Panna. Miesiąc maj. Siódma od góry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zasługujesz na miłość. Jesteś kochaną osobą. Ojej, no pewnie, że jesteście kochani. No, tak pomożecie tutaj, no. Może temu koziorożcowi pomożecie, panienki moje kochane. Bo on jest w takiej biedzie finansowej i nie mówi Wam o tym, tak? Być może nie chce Was stresować, ale zataja przed Wami długi, jakieś zobowiązania, tak? O, naprawdę zasługujecie na miłość, no jesteście wspaniałymi osobami, już to widzę, no w sercu gwiazda, czyli Wy naprawdę kochacie tego partnera, chcecie z nim być, tylko problemy jakieś finansowe jego powodują, że no on się zamyka, być może on się wstydzi tego, być może właśnie on czeka na to, jak dalej się to rozwinie i wtedy nie będzie się bał wyjść z tej swojej skorupki, tak, i okazać te uczucia, bo na razie on jest taki przerażony tym wszystkim, taki chory po prostu, no nie jest sobą, tak, właśnie też jest załamany, bo nie widzi rozwiązania, ta klatka, to takie uwiązanie i sytuacja patowa. Dobrze, zasługujesz na miłość, już Wam kochani czytam. Romantyczne anioły podnoszą Cię na duchu w Twojej wyprawie po wielką miłość i ukazują, że na nią zasługujesz. Jako dziecko Boga jesteś z natury skłonny do miłości i Ci się ona należy, zupełnie jak każdej innej osobie. Masz prawo być traktowany z uprzejmością i szacunkiem przez wszystkich ludzi, jakich spotkasz na swojej drodze. Jeśli masz trudne wspomnienia z przeszłości, być może obwiniałeś się i czułeś się osobą niewartą uczuć innych osób. Ta karta ma na celu zapewnienie Cię, że jak najbardziej na nie zasługujesz. Jesteś wspaniałym stworzeniem zrodzonym z czystej boskiej miłości i światła. Nieważne, co inni ludzie Ci powiedzieli bądź zrobili w przeszłości. Dzieło Boga nie może być nigdy nieudane. Im więcej będziesz afirmować: jestem wart miłości, jestem kochany, jestem kochana, kocham, tym więcej pożądanych sytuacji wprowadzisz do swego życia. Afirmacje ułatwią Ci uwierzenie w duchowe prawdy na bardzo głębokim, podświadomym poziomie. To z kolei pozwoli Ci przyciągnąć kochających ludzi, związki i okoliczności sprzyjające miłości, a Ty zdecydowanie na to zasługujesz, kochana panno. Moi kochani, to by było na tyle. Życzę Wam wspaniałego miesiąca, dużo miłości, dużo pozytywnej energii, żeby wszystkie Wasze problemy, jakieś rozterki bardzo pomyślnie się dla Was porozwiązywały. Pamiętajcie, czytanie ogólne, więc sprawdźcie inne znaki. I cóż, życzę wspaniałego miesiąca. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie, a teraz zapraszam samotne panny, tak zwane single. Zobaczymy, co tam u Was. Do usłyszenia, kochani. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie zodiakalne, samotne panienki. Zobaczymy, co tam karty powiedzą na miesiąc maj odnośnie miłości. No dobrze, to zaczynamy. Karty już potasowane, teraz tylko przełożymy. I już patrzymy. Pierwsza karta, czyli przeszłość. Co jest źródłem problemu? Co się takiego wydarzyło, że jesteście w stanie wolnym? Już patrzymy. As denary. Ok. Druga karta. Teraźniejszość. Z takim przełożeniem nawet do 3 miesięcy, czyli Wasza obecna sytuacja. Cesarzowa. Karta trzecia. Przyszłość. Co się wydarzy? Czy jest szansa poznać kogoś atrakcyjnego, ciekawego? Królowa kielichów. No. Czyli pojawi się uczucie. Pojawi się idealna kandydatka bądź kandydat na męża. Naprawdę świetna partia. No, myślę, że nawet tak do 3 miesięcy. Dobrze. Karta czwarta. Co Wy na ten temat w ogóle myślicie? Jakie jest Wasze podejście do całej tej sytuacji? Król kielichów, no proszę, mamy parę, czyli Wy jesteście jak najbardziej za. No pięknie, moi kochani, no szykuje się piękna miłość chyba. No zobaczymy jak dalej, nie chcę zapeszać, ale zobaczymy teraz, co karty radzą. Co macie zrobić, żeby jak najszybciej doprowadzić tutaj do tego spotkania, bądź deklaracji, bądź może już znacie tą osobę, tak? Być może ją znacie. No pięknie, dobrze, karta rada. Karta rada dla moich panienek. 10 denarów, no. Znajdź tam drugą połówkę i ożeń się, tak? Kup mieszkanie, zamieszkaj razem. Piękna karta. Ach, nie chcę wyzumować. No. Macie czytanie piękne, naprawdę. Teraz przed czym karty ostrzegają? Czyli jakieś osoby nieszczere, fałszywe, jakieś trudne sytuacje, niefajne. Czyli na co macie uważać? Co może być przeszkodą w realizacji tego wspaniałego tutaj planu? Nowy początek, ale też mogą być dzieci, mogą być jakieś głupie sytuacje, jakieś niepoważne, niedojrzałe osoby w Waszym otoczeniu, po prostu głupcy jacyś, którzy być może Wam zazdroszczą, tak? Więc tutaj no, uważajcie na jakieś takie głupie, jakieś dogryzania, jakieś takie podjudzania. Dobrze. I wynik. Jak to się wszystko skończy? Dwa denary. No pięknie, będziecie parą, będzie para i to na takim poziomie też i duchowym, i materialnym, tak? Czyli bardzo ładnie, nawet dzieci mogą się pojawić, ponieważ mamy kartę cesarzowej, więc no bardzo piękne czytanie, moje kochane panny, wreszcie coś się pojawi, bardzo ładne czytanie. Mamy 2 karty mówiące o dzieciach, o ciąży, więc może być jak najbardziej tutaj, no i karty małżeństwa, czyli ja już Wam mówię, że po prostu będzie ślub, będą dzieci i jest spełniona miłość. Macie parę królewską kielichów, czyli jest to najpiękniejsza para mówiąca o właśnie takim małżeństwie na podłożu przyjaźni, uczuć, że jest zrozumienie, jest dobroć i to jest ten partner idealny dla Was, tak? Przeznaczony. W tle czytania mamy króla buław, więc moje kochane panny, może być to mężczyzna bądź kobieta, jeżeli panowie mnie słuchają, a słuchają, pozdrawiam serdecznie. Strygon ognia, tak? Baran, lew bądź strzelec. Po 45 roku życia, ale niekoniecznie. Ktoś zaradny, bardzo taki dynamiczny, przedsiębiorczy, lubiący sport, lubiący aktywność w życiu, przystojny, taki no, szarmancki. Ktoś naprawdę, kto no, mocno stoi na ziemi i jest takim typem osoby takiej no, otwartej do ludzi, że tak powiem, tak? Takiej zaradnej, komunikatywnej, bardzo fajnie. Ach, muszę się napatrzeć na ten rozkład, bo naprawdę macie piękne karty. Bardzo się cieszę, jak ja lubię Wam takie dobre informacje tutaj przekazywać, jak widzę jakieś miecze, wieże albo coś, też po prostu muszę Wam zdradzić, kochani, że robiłam czytania, chciałam Wam zrobić takie przedświąteczne czytania, ale tak ciężkie karty wychodziły, że nagrałam 3 filmy, ale nie opublikowałam ich, usunęłam, bo mówię, idą święta, jest czas na to, żeby spędzić miło z rodziną, tak. odpocząć, a ja tu będę wam mówić jakieś złe rzeczy. Nie. I w ogóle tych filmów nie opublikowałam, więc bardzo się cieszę, że wreszcie takie pozytywne karty wychodzą i już nie marudzę, nie przedłużam, bo się będziecie znowu wkurzać w komentarzach. Przeszłość. Co się takiego wydarzyło, że jesteście sami? I mamy tutaj asa dynarów. I teraz tak. Dla jednych panienek będzie to informacja, że po prostu postawiły wszystko na karierę, na pracę, na dorabianie się, podnoszenie swojego tutaj statutu społecznego, tak? Czyli najpierw kariera, najpierw chcę znaleźć dobrą pracę, najpierw chcę mieć mieszkanie, chcę spełnić wszystkie warunki materialne, chcę mieć odpowiednie środki do życia i dopiero zakładam rodzinę, tak? Więc wydaje mi się, że takie tutaj było wasze podejście do tego, że no, stawialiście jednak na pracę, na materię, żeby się dorobić czegoś, bo as dynarów to jest szansa na zarobienie dużych pieniędzy i wydaliście sobie tą szansę. I teraz po prostu już macie to, co chcieliście, tak? Czyli macie mieszkanie, macie dobrą pracę, macie samochód, jesteście niezależni finansowo, ale miło by było z tym wszystkim z kimś się podzielić, tak? Czyli jesteście już naszykowani na to, żeby znaleźć odpowiedniego partnera, partnerkę i założyć rodzinę, tak? Bo wiecie, że dacie radę tworzyć tą rodzinę, że niczego wam nie brakuje, że będziecie mogli zapewnić i bezpieczeństwo materialne i właśnie takie zabezpieczenie swoim dzieciom, partnerowi, tak, że nie będziecie musieli się później martwić, co do gara włożyć, tylko jest to takie już przygotowanie materialne do założenia rodziny i bardzo dobrze. Więc praca była, materia była, teraz rozglądamy się za rodziną. I teraz tak, teraźniejszość. I teraźniejszość bardzo ładnie podkreśla ten wasz materializm, ponieważ cesarzowa o czym mówi? Mówi o luksusie, mówi o przepychu, mówi o już galantnym dorobku życia, że my mamy zaplecze finansowe, mamy jakąś wypracowaną, wysoką pozycję, tak? Ludzie nas szanują, jesteśmy niezwykle atrakcyjni, majętni, niezależni, no i prowadzimy wygodne, dostatnie życie, tak? Więc tutaj no bardzo ładnie jesteście przygotowani na to. Cesarzowa mówi też o płodności, mówi też o ciąży, więc być może co niektóre panienki już są w ciąży i bardzo się z tego, że tak powiem, z tej wiadomości cieszą. Co jeszcze? Karta luksusu, karta dorobku jakiegoś życiowego, więc tak jak powtarzam się, wy już ten dorobek macie. Macie dom, macie wygodne życie, niczego wam nie brakuje, tak? Jest ten przepych, jest dostatek. No przepych może za dużo powiedziane, ale stać was, tak? Stać was, jesteście niezależni, jesteście przygotowani na to, żeby móc się z tym dzielić i zagwarantować opiekę i takie bezpieczeństwo właśnie dzieciom, mężowi bądź żonie, tak? Więc bardzo ładnie jesteście w energii przepychu i takiego dostatku, tak? Jak najbardziej przy asie denarów i cesarzowej, no to jest naprawdę bardzo, bardzo ładnie. I teraz karta trzecia. Co będzie w przyszłości? No pojawia się ta miłość, tak? Być może już znacie tam osobę, być może ona już pojawiała się w waszym życiu. Kobieta bądź mężczyzna o niezwykłym gołębim sercu, osoba, na której zawsze możecie polegać, niezwykle dobra, wyrozumiała, empatyczna, miła, dobry doradca, taka wspaniała przyjaciółka, tak, że budujemy relacje najpierw na przyjaźni i później jest to głębokie uczucie, jest to porozumienie duszy, rozumiecie się bez słów, tak, idealna bądź idealny kandydat na męża bądź żonę, więc tutaj naprawdę spełnią się wasze oczekiwania. Ja tutaj już was widzę, no zobaczcie, ta kobieta ma welon, ma suknię, jak panna młoda wygląda, więc ja tutaj już widzę ślub, ja tu już widzę wesele i to naprawdę z pompą, z takim przepychem, no coś wspaniałego. To się wydarzy do 3 miesięcy, moi kochani, więc tutaj naprawdę gratuluję. Gratuluję, będzie pięknie. I teraz tak, co wy na ten temat wszystko myślicie? No wy pozytywnie myślicie, jesteście też zakochani, tak? Jesteście zakochani, jesteście po prostu w świetnym, pozytywnym spełnieniu emocjonalnym. Bardzo się cieszycie, jesteście spełnieni, bo znaleźliście tą swoją królową bądź króla, tak? Mamy parę tu w tych kartach, kochani, czyli jesteście sobie przeznaczeni, tak? Rozumiecie się bez słów, to jest porozumienie energetyczne no, na najwyższych emocjach, tak? Bardzo ładnie, bo bo jest to prawdziwe uczucie, no jest ta miłość, nie łączy Was materia, nie łączy Was intelekt, jakaś pasja, tylko łączy Was właśnie prawdziwa miłość, uczucie, tak? No przeznaczenie. Więc bardzo się cieszycie z tego, bardzo pozytywna tutaj jest Wasza, bardzo pozytywne nastawienie, no i są te motyle w brzuchu, no cóż więcej ja mogę tutaj dodać, no macie tak wspaniałe karty. Rada. Rada mówi o tym, żebyście zamieszkali ze sobą, żebyście się pobrali, zalegalizowali związek, albo po prostu ci nawet, co nie chcą zalegalizować, żebyście po prostu byli też partnerami w życiu takim codziennym, materialnym, tworzyli taką współpracę właśnie na bazie tutaj majątku, tak? Na bazie wspólnego dorobku, tak? Że jest zrozumienie nie tylko w uczuciach, w emocjach, w miłości, ale dzielicie się też i wspólnie tworzycie tą materię, wspólnie tworzycie dom, zakładacie swoje drzewo genealogiczne, tak? Mamy tutaj 10 denarów, czyli rodzina z pokolenia na pokolenie. To jest wspólny dom, wspólne mieszkanie, wspólny majątek, wspólne prawa, tak? Czyli jesteśmy na równych prawach, tworzymy związek na równych prawach, tak? Nie tylko się kochamy, ale też mamy coś wspólnego, co względem prawa, urzędu, wszelkich dokumentów należy do obojga Was, tak? I Wy nawet tutaj, no, to jest jakaś winiarnia chyba, ona jakieś wino próbuje, tak, tak, pięknie, mąż i żona. Ach, się rozmarzyłam, no bardzo ładnie, czyli to jest rada, żebyście weszli w partnerstwo, żebyście weszli w ten związek, tak? Żebyście po prostu założyli rodzinę z tą osobą. No i teraz tak, przeszkody. No tak jak powiedziałam, mogą się na Waszej drodze pojawić jakieś głupie historie. Może to być dziecko, ale niekoniecznie, no raczej jakbyście nawet mieli tutaj wpadkę, to byście się z tego chyba cieszyli, tak? To mogą, być może boicie się troszeczkę nowego, że nowy początek, jakiś nowy rozdział w Waszym życiu, jakiś nowy etap, coś się skończyło i zaczyna się teraz nowe, tak? Bo już nie jesteście szczęśliwymi singlami, tylko no, już jest osoba przy Waszym boku, z którą dzielicie łóżko, mieszkanie, łazienkę, garderobę i wszystko po prostu teraz dzielicie, tak? Wspólnie. Tworzycie ten dom, tą rodzinę, więc tutaj te nowe sytuacje mogą być. Raczej wygląda mi to na jakichś ludzi takich, na jakieś nieprzemyślane dyskusje, na jakichś głupków po prostu, którzy będą Wam coś tutaj doradzać. Albo tak jak mówię, no może być ta wpadka, tak, ale może nie dla wszystkich, więc tutaj takie przeszkody, jakieś głupie nowe sytuacje. O, tak to zakończmy. No i wynik, no mamy parę, tak, mamy parę. Mamy dzieci i jesteśmy w związku, tak, nic dodać, nic ująć. Jest dwójka, jest para. Bardzo ładnie. To może też mówić, że to jest związek karmiczny, więc być może z przeznaczenia, być może musicie coś odrobić tutaj z tym partnerem. No i w te czytania... Tak jak już mówiłam, król buław, czyli może być to ktoś z trygonu ognia, baran, lew bądź strzelec. Ktoś na wyższej pozycji, też z jakimś dorobkiem życia. Ktoś bardzo ambitny, bardzo taki dynamiczny, sprytny, zaradny. Bardzo taki... Ojej, a słowo mi znowu uciekło. Praktyczny, tak? No dobrze, moi kochani, czy dopowiadamy sobie karty? Dopowiem tylko tego głupca. Reszty nie chcę dopowiadać, bo nie chcę psuć tak pięknego czytania. Proszę o wyjaśnienie karty głupca. O co tu chodzi z tym głupcem? Jakie to przeszkody? Świat, czyli nowy początek. Kochani, tak. Czyli mogą być wyjazdy, mogą być podróże. Może być przeszkodą to, że będzie Was dzielić jakaś odległość. Oczywiście przez głupiec to też są wyjazdy. To są jakieś podróże, tak? Wyruszamy gdzieś, tak? W jakiś nowy etap naszego życia. No i karta świata też. Wyjazdy, podróże. Jesteśmy otwarci na ludzi, na nowe możliwości. Coś nowego. I zaczyna się nowy etap w Waszym życiu zwieńczony sukcesem, tak? bardziej mi to wygląda, że przeszkodą jest to, że dzieli Was jakaś odległość, być może zagranica nawet, tak? Więc no, być może jesteście z różnych państw, być może nawet kontynentów, więc tutaj to może być jedynie przeszkodą, odległość, tak? Podróż, jakieś wyjazdy, że musicie do siebie dojeżdżać. No dobrze, więcej nie dopowiadam. Piękne czytanie, kochani. Oby Wam się wszystkim spełniło. Bardzo, bardzo sobie tego życzę, bo ja się cieszę, jak Wy jesteście szczęśliwi, to ja też jestem szczęśliwa. Napiszcie w komentarzach, czy się to sprawdziło, czy nie. Pamiętajcie, że może mieć to rozrzut do 3 miesięcy, czyli może gdzieś się sfinalizować nawet w wakacje, tak? Na koniec wakacji. No dobrze, zobaczymy sobie jeszcze karty anielskie. Co tam nam aniołki powiedzą? Proszę o wsparcie anielskie dla samotnych panien. No, wyskoczyła. Dobrze. Chciała wyskoczyć, jest. Pozwól, by przyjaciele Ci pomogli. Poproś inne osoby o wsparcie i je zaakceptuj. No i jest jakaś wskazówka. Bardzo ładnie. I już czytamy. Romantyczne anioły pomagają Ci za pośrednictwem innych osób. Mogą uczynić to tylko w takim stopniu, na jakim im pozwolisz. Karta ta wskazuje, że musisz być bardziej skłonny do proszenia o przewodnictwo, szczególnie w kwestiach związanych z Twoim życiem uczuciowym. Dla przykładu, omawiaj z innymi swoje uczucia, nadzieje i sny. W ten sposób pozwolisz im sobie pomóc. Być może zaoferują Ci wsparcie, dadzą cenną radę lub nawet odnajdziesz wśród nich swojego potencjalnego partnera. No właśnie, może wśród tych Waszych przyjaciół, takich, no, których już dobrze znacie, ten Wasz partner tam jest, ta bratnia dusza. Ta karta stanowi sygnał, że możesz odnieść niebagatelne korzyści ze spędzania czasu w gronie przyjaciół. Jeśli aktualnie jesteś w związku, możesz odzyskać dawny entuzjazm dzięki wychodzeniu z domu na spotkania z przyjaciółmi. Jeśli jesteś singlem, spotkania poza domem mogą przynieść wyjątkowe znajomości i wniosą do Twojego życia nową energię. Poprzez przyjaciół możesz również poznać wspaniałego, romantycznego partnera. No oczywiście, a któż jest bardziej romantyczny jak królowa kielichów? No moi kochani. Czyli wychodźcie z przyjaciółmi, tak? Dajcie się tam gdzieś zaprosić, wyciągnąć gdzieś do jakiejś restauracji, teatru, kina, dyskoteki. Wychodźcie, spotykajcie się, podróżujcie, zwiedzajcie jakieś wycieczki i pojawi się ten wymarzony, tak? Dobrze, moi kochani, to by było na tyle. Pamiętajcie, to jest czytanie ogólne. Nie z każdym będzie rezonowało i to jest zupełnie normalne. No przecież tyle Was jest na świecie, że sprawdźcie swój znak ascendentalny, słoneczny, księżycowy, Wenus, tak? Słoneczny to jest ten, co ja mówię. Odsłuchajcie odpowiedni filmik, więc może tam będą jakieś dodatkowe informacje, które jeszcze Wam tutaj coś dopowiedzą do tej historii, jeżeli są jakieś niejasności. No i życzę wspaniałego maja, dużo miłości, no niech ta Wasza bratnia dusza jak najszybciej się pojawi. Jeżeli dojdzie do skutku wesele, to życzę no, szczęścia i miłości na długie, długie lata. I cóż, zapraszam do kolejnych czytań, tak? Pozdrawiam serdecznie, kochani. Wspaniałego maja życzę. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.